Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozmowa dnia, nasza telewizja sądecka, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest radny Nowego Sącza Maciej Rogusz. Witam serdecznie. Witam serdecznie Panią redaktor, witam Państwa. Członek klubu Sojusz dla Nowego Sącza, może to warto podkreślić, bo to jest jeszcze świeża sprawa, a zaczniemy tak tytułem rozgrzewki od tego, co dzieje się w sądeckiej polityce, w sądeckiej Radzie Miasta. Kolejny wykluczony, tak chyba mogę to ująć, z klubu PiS WNS, pan wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki, chociaż sam zainteresowany mówi, że on wykluczony nie jest, bo on oficjalnej decyzji nie ma i domaga się z kolei odwołania szefa klubu, czyli radnego Michała Kądziołki. Co pan na to? Pani redaktor, ja nie dziwię się panu Czerneckiemu i jemu oburzeniu, ponieważ tak jak pani wspomniała, przewodniczącym klubu jest pan Michał Kądziołka, którego oczywiście jako człowieka szanuję, lubię osobiście. Natomiast prowadzenie przez niego klubu wygląda następująco. Liczą się fakty. Klub Prawa i Sprawiedliwości Wybieram Nowy Sącz liczył na początku 14 osób. W tym momencie jest 8 członków w klubie, czyli praktycznie połowa osób odeszła bądź została wyrzucona, więc tu już nie da się tego zatuszować, że coś złego nie dzieje się w klubie PiS-u. To są już masowe po prostu zwolnienia, można powiedzieć. Pan Artur Czernecki, zauważyłem, że od pewnego czasu myśli mimo wszystko samodzielnie, podejmuje inne decyzje niż klub, niż ten twardy po prostu taki człon klubu z PiS-u. No i za to został ukarany, z czym ja się po prostu nie zgadzam, ponieważ pamiętam swoją historię na samym początku, gdy po prostu miałem swoje odmienne zdanie na niektóre tematy. Również zostałem wyrzucony. Pamiętacie Państwo historię, kiedy zostałem wyrzucony z klubu SMS-em i również, podobnie jak pan Artur Czernecki, nie dowiedziałem się o tym od przewodniczącego klubu face to face. No więc jest to po prostu zachowanie dla mnie, krótko mówiąc, po prostu karygodne. Pana to dziwi, bo mnie to osobiście nie dziwi. No tak to jest w polityce, jakąś tam dyscyplinę mamy. Po to jesteśmy w jednym klubie, w jednej partii, żeby to nasze myślenie było wspólne, tak? Tak chyba można by było zaryzykować. Wie pani co, ja nie startowałem z żadnej partii politycznej, tylko z klubu niezależnego Wybieram Nowy Sącz, który później był w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, ale proszę zwrócić uwagę na klub mój teraz obecny, Sojusz dla Nowego Sącza. My głosujemy różnie. Nie ma problemów, czy ja, czy pan Krzysztof Głódz, czy pan Andrzej Pancerz. Te głosowania są różne i nikt nikogo nie wyklucza. My wcześniej rozmawiamy, możemy się spierać oczywiście, przekonywać się do swoich racji, ale ostatecznie każdy podejmuje decyzję dla siebie niezależną i my z tym nie mamy problemów. Niestety w klubie PiS-u był taki problem, że nawet gdy większość, że tak powiem, była za jakąś opcją, to jest tam no, mniej więcej czwórka radnych, którzy nie przyjmują innego zdania niż nawet zdanie większości, więc po prostu w tym klubie nie da się pracować i chyba pan Artur Czernecki to zrozumiał. A najśmieszniejsze było to, pani redaktor, na tej ostatniej sesji, kiedy pan Artur Czernecki opuścił salę obrad, tłumaczył się, że był w Krakowie u lekarza. Ja nie chcę w to wnikać, bo to jest jego osobista oczywiście sprawa. Najśmieszniejsze w tym wszystkim było, pani redaktor, to, że klub PiS-u, radni PiS-u mieli do wszystkich pretensje do nas i nas obwiniali, gdzie jest pan Artur Czernecki. Czyli to jest po prostu kolejny absurd, bo radni z PiS-u... To chyba nie do końca tutaj się zgodzę, że mieli pretensje do państwa. No. Mieli pretensje, że państwo, nie tyle państwo, ale władze miasta wykorzystują tą sytuację. No, no czy kto inny by nie wykorzystał? Nie wiem, no na tym polega pewnie polityka. Panie redaktor, gdybyśmy za każdym razem patrzyli, że nie ma jakiegoś radnego, to byśmy w ogóle uchwał w mieście nie ale podejmowali. Ale zgodzi się pan ze mną, że to były szczególne uchwały. To były szczególne uchwały, ale podobno przewodniczący klubu wiedział, że pana Czerneckiego nie będzie, ale reasumując, najśmieszniejsze było to, że po prostu radni z PiS-u nie wiedzą, co się dzieje z radnym z PiS-u. No to jest niech mi pan powie, panie radny, co dalej będzie? Będziecie się jakoś starać rozmawiać z panem wiceprzewodniczącym Czerneckim? No to jest radny ze sporym doświadczeniem i radny, który w poprzednich wyborach zdobył taką solidną ilość głosów. Czy tutaj myśli pan, że będą takie przepychanki, kto go do siebie przyciągnie, do swojego klubu? Ja powiem tak, na pewno nie jest łatwo dostać się do naszego klubu. Angaż w naszym klubie na pewno musi być poprzedzony taką deklaracją, że nie uprawia ta osoba po prostu polityki, ale to nie wyklucza również tego, chyba pan Czernecki jest członkiem partii. To go nie wyklucza? Szczerze mówiąc, nie, on chyba nie jest członkiem partii. A gdyby był, to go wyklucza?
Nie, nie wyklucza go oczywiście, bo poglądy polityczne zostawiamy na boku, prawda? Panie redaktor, każda osoba może w wielkiej polityce mieć swojego faworyta, prawda? Natomiast jeśli chodzi o miasto, tu trzeba podejmować decyzje zgodne z mieszkańcami, trzeba po prostu wspierać mieszkańców. Jeśli pan Artur Czernecki, ja nie chciałbym się teraz jeszcze wypowiadać na temat jego przyszłości, bo on cały czas twierdzi, że on w klubie zostaje, tylko powinien opuścić klub, to znaczy podać się do dymisji z szefa klubu pan Kądziołka. Więc tutaj musimy poczekać na bieg wydarzeń. Natomiast ja oczywiście pana Artura Czerneckiego zapraszam do współpracy, czy on będzie w naszym klubie, czy nie będzie, czy będzie w innym klubie. No może być też radnym niezależnym. Oczywiście może być radnym niezależnym, możemy rozmawiać, dyskutować, spotykać się. My w tym problemu nie widzimy, zarówno ze strony prezydenta Handzla z radnymi chcemy współpracować, jak i z samym prezydentem, ale również z radnymi z PiS-u też chcemy współpracować, bo podkreślę, że w tym klubie jest większość na szczęście osób trzeźwo myślących, tylko się po prostu chyba troszeczkę jeszcze boją wychylić przed szereg. Panie radny, kolejne pytanie. Wspomniał pan, to tutaj sobie zanotowałam, cytuję, trzeba podejmować decyzje dla mieszkańców. No chyba w sprawie spalarni nie hołdował pan tej opinii, bo jednak mieliśmy referendum. Większość osób z osiedla Nawojowskie, tam gdzie ma powstać spalarnia, wypowiedziała się przeciw budowie tej inwestycji na ich osiedlu. Generalnie głosy po sesji i po przyjęciu tego projektu uchwały były takie, dlaczego nam to zrobiliście, jak mogliście tak postąpić, że to jest chyba jedna z niewielu decyzji, a niektórzy nawet twierdzili, że jedyna, kiedy radni stanęli po przeciwnej stronie niż mieszkańcy. Panie redaktor, tak czułem, że pani złapie mnie za język, ale to dobrze, ponieważ temat w tym momencie spalarni jest bardzo ważny dla naszego miasta, prawda? Są zarówno przeciwnicy, są również zwolennicy tej instalacji. Ja powiem na swoim przykładzie, ja nie jestem ani przeciwnikiem, ani zwolennikiem. Ale to dlaczego zagłosował pan za studium, za przyjęciem studium? Już państwu wytłumaczę i przygotowałem się za przyjęciem się studium tutaj i za zmianą planu, bo to trzeba powiedzieć, że te dwie uchwały zostały przyjęte w ekspresowym tempie, jedna po drugiej. Najpierw studium i radni poszli za ciosem, przyjęli chwilę później zmianę planu przestrzennego planu zagospodarowania. Tak jest. Panie redaktorze, żeby nie być gołosłownym, wypisałem sobie po prostu w punktach wcześniej, jak wygląda w ogóle etap ewentualnej budowy spalarni. Moi drodzy, to będzie mnie pan sprawdzał moją wiedzę, tak? Czyli pani jest tutaj ekspertem, nie, 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 wręcz odwrotnie. No, będzie pan sprawdzał moją wiedzę, no bo nie mogą, nie będę panu wierzyć na słowo. Taka moja rola tutaj, żebyśmy tutaj też troszkę podyskutowali, a nie wygłaszali. Ja myślę, że na samym początku trzeba po prostu jasno sobie powiedzieć, że te uchwały, które podjęliśmy na ostatniej sesji, one nie są przecież wiążące i to nie jest decyzja ostateczna o budowie spalarni, prawda? A właśnie muszę tu się z panem nie zgodzić. Dlaczego? A kto podejmie tę ostateczną decyzję w takim razie? Panie redaktor, tą uchwałę, którą podjęliśmy... Daliście państwo zielone światło przedsiębiorcy i pewnie tutaj się zgodzimy, tak? Do procedowania, do składania dokumentów, ale i tak trzeba, dalej. Trzeba pamiętać, że teraz przed nami jest szereg różnego rodzaju innych procedowań, że tak powiem. Czy już nie przed wami, tylko przed inwestorem. To już jest rola inwestora w tym momencie, zgromadzić dokumenty, tak, odpowiednio się przygotować. A jaka inwestor? Tu rola Rady Miasta? Daliście zielone światło? Daliśmy zielone światło i teraz tak naprawdę po tej decyzji będziemy wiedzieć więcej, jakie są techniczne przesłanki do tego, czy ta spalarnia może powstać, czy nie może powstać. Moi drodzy, ale kto da odpowiedź teraz, na takie pytania? Teraz możemy pracować nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium, prawda? Wchodzi w to Wydział Architektury. Te dokumenty, które będą procedowane, one są oczywiście wykładane do publicznej wiadomości. To wszystko jest opiniowane przez Sanepid, Wody Polskie, również przez Marszałka, jeszcze wcześniej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, więc nigdy nie może powiedzieć, że to jest tutaj jakiś szwindel za plecami mieszkańców robiony, prawda? Bo te instytucje wojewódzkie, podkreślam, prawda? Wojewódzkie będą się wypowiadały na ten temat. Również później Urząd Marszałkowski wyda opinię,
Czy da pozwolenie, w ogóle na jakich warunkach może taka instalacja powstać? Oczywiście, znaczy tutaj absolutnie bym nie chciała używać takiego słowa szwindel, bo chyba no, tutaj byłoby obrazą dla dużego sądeckiego przedsiębiorcy. No nie jest to szwindel, to jest normalna działalność gospodarcza, tyle że budząca kontrowersje, bo jedni się po prostu najzwyczajniej tego boją, zwłaszcza ci, którzy mieszkają gdzieś niedaleko, inni są za, tak jak pan stwierdził, to absolutnie tu o żadnym szwindlu ani o tego typu słowach nie mówimy. Natomiast pan mówi o procedowaniu i tak dalej, że będzie ktoś tam decydował o czymś, ale panie radny, to chyba jest tak, że jeżeli te dokumenty, które złoży przedsiębiorca, będą zgodne z prawem, to tu o żadnym procedowaniu nie ma mowy. Te wszystkie decyzje, o których pan wspominał, tych wszystkich instytucji, o których pan mówił, one opiniują tylko dokumenty. Jeżeli te dokumenty będą zgodne z, a myślę, że przedsiębiorca dołoży starań do tego, żeby one były zgodne z prawem, przygotuje je zgodnie z formalnymi wymogami, to co może go zatrzymać? Panie redaktor, te wszystkie dokumenty, o których mówimy, będą przedstawiane do publicznej wiadomości wszystkich mieszkańców i wtedy również jest chwila, moment na to, żeby składać ewentualne protesty, odwołania. Więc... Aha, czyli zrzuciliście państwo teraz odpowiedzialność na mieszkańców. Tak? Wykażcie się... Pani dyrektor, mieszkańcy również powinni się wypowiedzieć, mieć świadomość tego, co chcą wybrać, prawda? A to już się wypowiedzieli chyba w referendum. No, ale w referendum było zaledwie garstka osób, która uczestniczyła w tym referendum, więc z jednej strony można powiedzieć, że mieszkańcy się w ogóle tym nie interesują, tak? Bo nie wiedzą. A powinni się zainteresować. To powinni, ja się z panem zgodzę w 100%. No właśnie, tak. Powinni się interesować. To jest na lata decyzja i w tym momencie, wie pani co, ja powiem tak, ja oczywiście rozumiem tych, którzy mieszkają blisko, boją się o swoje zdrowie, rodziny i tak dalej. Ja to rozumiem, tak? Więc teraz będzie czas, żeby to również wszystko przeprocedować. Będzie czas również do zasięgnięcia opinii, tak jak to na sesji było mówione, ewentualnych specjalistów od zdrowia, prawda? Ja tych państwa nie neguję, szanuję oczywiście. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę to, jakie mamy alternatywy inne, prawda? Czy ktoś w mieście zgodzi się na budowę, powstanie nowego wysypiska śmieci na wysypisku? Tam dopiero są zarazki. No, ale właśnie, jest taki, to chyba radny Fecko podnosił taki argument. On mówił, że jako kartę przetargową też na początku tej dyskusji, no bo ona już się toczy kilka miesięcy, mówiło się tak ze strony głównie władz miasta, płynął taki argument, że albo spalarnia, albo rozbudowa wysypiska przy Tarnowskiej. I tak przedstawiane było to opinii publicznej mniej więcej tak, że jeżeli będzie spalarnia, to wysypisko przestanie, składowisko odpadów przestanie istnieć. No, mamy tutaj rzecz zupełnie odwrotną. To wygląda na to, że to składowisko będzie rozbudowane przy Tarnowskiej. No, a pani dziwi spalarnia? Się tym mieszkańcom, którzy mieszkają na przykład przy Tarnowskiej? No tak samo się nie dziwię jak tym, którzy... No właśnie, no, ale, czyli mamy dwie strony. Ale nie mamy dwóch stron, bo nie będzie tak, że jeżeli powstanie spalarnia, to zlikwidujemy składowisko przy Tarnowskiej. No całkowicie nie jesteśmy pewnie w stanie wszystkich śmieci spalić, prawda? Natomiast możemy odwrócić sytuację i powiedzieć, że jesteśmy w stanie termicznie tutaj przetworzyć ponad połowę tych odpadów. No, ale składowisko się będzie rozbudowywało. Wydał zgodę prezydent na to. No wydał zgodę, no bo w tym momencie nawet nie wiemy, jaka będzie decyzja odnośnie spalarni. Przecież to jest kilka lat dobrego procedowania, zanim ona w ogóle powstanie. A zwróćmy uwagę na to, że to wysypisko przecież za chwilę przepełni się całkowicie. I gdzie mamy te śmieci składować? Mamy do wyboru, i to też powinni sobie odpowiedzieć mieszkańcy oczywiście na to pytanie, czy chcemy, aby powstała instalacja do termicznej obróbki odpadów, prawda, czyli tak zwana spalarnia. Czy chcielibyśmy, aby po prostu to wysypisko, nie wiem, powstało również w innej części miasta, ale to też wiąże się przecież naprawdę z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Czy chcę po prostu wywozić śmieci do innego miasta, ale to pewnie będzie się wiązało z kilkukrotną większą stawką za odbiór odpadów komunalnych. No więc mamy kilka tutaj decyzji do podjęcia, a najlepsze jest to, że pewna część radnych oczywiście tylko krzyczy, że stop spalarni, ale nie dają alternatywy. No bo nie radni są od tego, aby alternatywę dawać. To nie jest obowiązek radnych. To nie jest, to jest obowiązek prezydenta. To nie jest może... No i prezydent... No właśnie, prezydent dał alternatywę, prawda? Jaką? No... Jak nie budowa spalarni, to? Jest spalarnia, bądź zapytał się wszystkich zarządów osiedli,
czy mogą mu podpowiedzieć i czy chcą w ogóle, żeby powstało nowe wysypisko. A nie ma pan takiego wrażenia, panie radny, że to wy jako radni, to prezydent jest odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki odpadów komunalnych w mieście, to wy jako radni jesteście odpowiedzialni za... ja nie mówię tutaj o panu, tylko generalnie mam na myśli Rady Miasta. Są odpowiedzialni za podejmowanie niektórych ważnych decyzji, po to my mieszkańcy was wybraliśmy, tak? Nie ma pan takiego wrażenia, że akurat przy temacie spalarni, bo też chciałabym już ten temat zakończyć i przejść do kolejnego, to jest tak, że wychodzą radni i mówią, to nie my, to marszałek, to nie my, to prezydent, to nie my, to Wody Polskie. Nie ma pan takiego wrażenia, że to jest takie spychanie, nawet nie spychanie, bo to wcale tak nie jest, to nie zewnętrzne organy i podmioty będą podejmować decyzje. To wy podjęliście decyzję. Podjęliśmy decyzję. I opowiadanie mieszkańcom, że to nie my, my umywamy ręce, my daliśmy tylko zielone światło, a tak naprawdę to będzie się tam jeszcze toczyć, to jest brak odpowiedzialności po prostu. Nie, tu się z panią nie zgodzę. Nikt nie umywa odpowiedzialności. Daliśmy zgodę na to, aby przeprocedować ten temat i daliśmy możliwość wypowiedzenia się wojewódzkim instytucjom, jakie jest ich zdanie na ten temat. Przecież my nie jesteśmy... Pani redaktor... Ale ich zdanie na ten temat, jeżeli dokumenty będą zgodne z prawem, musi być pozytywne. Bo żaden organ zewnętrzny ani podmiot nie może zatrzymać działalności gospodarczej, która jest zgodna z prawem. Takie prawo zakładania działalności, to jest tak jak z koncesją na alkohol. Jeżeli spełnimy wszystkie warunki, nikt nie ma prawa nam tego zatrzymać. Tak, no ale dlatego właśnie tłumaczę, że te instytucje mają wgląd do tego wszystkiego. Pewnie będą jakieś wizje w terenie, prawda? Pewnie tak. I to wszystko przecież, to nie jest decyzja z dnia na dzień. To będzie się toczyło, podejrzewam, kilka lat. No 10 lat chyba w Gorlicach, o ile się nie mylę. No właśnie. Zdanie mieszkańców, już na koniec powiem, również będzie w tym bardzo ważne, ponieważ, tak jak powiedziałem, będą mogli tutaj robić odwołania, ewentualne protesty i to wszystko te instytucje, miasto, marszałek również musi wziąć pod uwagę, więc to nie będzie tak, że tutaj przyjedzie walec i wybuduje komuś spalarnię bez jego zdania, wiedzy. To wszystko będzie procedowane w jasnych barwach i czy to powstanie, czy też nie, ja tego nie wiem, pani redaktor tego nie wie. Być może, że temat upadnie równie szybko. Taka też przecież jest możliwość. Oczywiście. I działka przy zbiegu ulic Limanowskiego i Nawojowskiej, Królowej Jadwigi, niektórzy mówią, w trakcie ostatniej sesji zdecydowaliście państwo radni o tym, że ta działka zostanie jednak zamieniona, że nie będzie należała już do miasta. Trzy razy wcześniej ten projekt uchwały był odsyłany do wnioskodawcy. Czy to jest faktycznie dobry interes dla miasta, aby działkę niespełna ośmioarową przy zbiegu ulic Limanowskiego i Nawojowskiej zamienić na udziały w kamienicy na styku ulic Żeromskiego i Długosza? O, dobrze. Panie redaktor, miasto przecież nie miało żadnego planu na tę działkę, prawda? Miejski Zarząd Dróg wyraźnie powiedział, że w przypadku sprzedania bądź zamiany tej działki zabezpieczono miejsce na ewentualne rondo, na prawo skręty, więc jakby ten trakt komunikacyjny jest tam zabezpieczony. Moi drodzy, zamiana tej działki wydaje mi się, że jest po prostu korzystna. Pozyskaliśmy grunt i budynek do celów również mieszkaniowych, który może być wyremontowany, a przecież dobrze wiemy, jak strasznie w tych czasach brakuje mieszkań. Tam, jeżeli ten prywatny inwestor również zainwestuje, mówiło się o parkingu, z którego mogą korzystać mieszkańcy. Być może to będą jakieś nowe miejsca pracy, to również są nowe podatki odprowadzane do miasta. Więc no, nie widzę, aby ta działka była jakąś taką strategiczną dla miasta, bo tam od lat nic się nie działo, tylko po prostu było to zaniedbane, a w tym momencie może tam po prostu powstać jakiś ładny krajobraz, parking, jak znaczy, już wspomniałem. Chyba jest już projekt, budynek jakiś taki. Jakiś biuro. Budynek, tak. No tutaj oczywiście to jakby zależy od tego inwestora, tego, który, tak. Który ma jakiś pomysł na to. No więc szczerze mówiąc nie widzę tutaj jakichś przeciwwskazań do tego, żeby miasto nie spróbowało właśnie w ten sposób zamienić tej działki. Tutaj takie padały pytania ze strony niektórych radnych,
ile tam jest miejsc, ile tam jest mieszkań, ile miasto zyska mieszkań w tej kamienicy, do czego to będzie wykorzystane. Tutaj pan wiceprezydent Bochenek odpowiadał, że do celów mieszkaniowych rzeczywiście. Natomiast tutaj jedna z radnych przeczytała taką opinię płynącą bezpośrednio z Urzędu Miasta, która mówiła o tym, że ten budynek nie nadaje się do zasiedlenia ze względów technicznych i trzeba będzie wyłożyć dość pewno duże w dzisiejszych czasach pieniądze na remont. Tak. Tam padały przeróżne pytania, z drugiej strony odpowiedź też taka, że radni, ci, którzy się interesują, wiedzą, bo już słyszeli, pan zna odpowiedź na to pytanie, ile trzeba będzie dołożyć, żeby to wyremontować, żeby móc zasiedlić tam ludzi i ile tam jest możliwych do zagospodarowania mieszkań? Panie redaktor, na pewno tańszy będzie remont niż budowa nowego bloku, to po pierwsze. Po drugie, nawet gdyby miasto się nie zdecydowało na jakiś remont, czy w pierwszej kolejności na dostosowanie tego budynku do celów mieszkaniowych, to mamy grunt, z którego również możemy korzystać, prawda? Więc tutaj takie uszczypliwości według mnie, znaczy dobrze, że radni pytają, tak? Bo to jest oczywiście ważne, co my z tym budynkiem zrobimy, ale to również jest nieruchomość, na której miasto może kiedyś zarobić, prawda? Więc myślę, że pewnie dowiemy się za jakiś czas. Zarobić w sensie sprzedaży nieruchomości, to pan ma to na myśli, tak? No tak, gdyby taka decyzja na przykład kiedyś powstała, tak? Ale również trzeba brać pod uwagę to, co mówiliśmy na samym początku. Jeśli oczywiście dołożymy na ten remont i powstanie tam chociaż kilkanaście tych mieszkań, no to też te kilkanaście rodzin z Nowego Sącza będzie mogło po prostu mieć mieszkanie, co w tych czasach jest bardzo, bardzo trudne. A taki argument ze strony radnego Koalicji Obywatelskiej pana Józefa Hojnora o tym, że nie sprzedaje się w czasie inflacji nieruchomości, bo za 2-3 miesiące może być ona dużo więcej warta, nie przekonał pana, żeby jeszcze z tym wnioskiem zaczekać? Znaczy to możemy gdybać tak kilka lat, prawda? To przecież my nie sprzedaliśmy tej działki, tylko zamieniliśmy na inny grunt, tak? Więc teoretycznie to rozumowanie w ogóle mnie nie przekonuje, bo my ten grunt mamy, ale w innym miejscu, prawda? A tak jak powiedziałem na początku, no tutaj jeśli powstanie parking, powstanie jakiś biurowiec, to są dodatkowe miejsca pracy, to są podatki do budżetu miasta i pewnie w ogóle zagospodarowanie tego krajobrazu będzie wyglądać inaczej, bo wiemy, jak teraz ta działka po prostu wygląda. No nie jest to nic przyjemnego. No nie jest, to jest prawda, tak. Nie jest to nic przyjemnego. I może tak na zakończenie, zaczęliśmy od polityki, pewnie na polityce możemy skończyć. Czy państwo będziecie jako klub w Nowosądeckiej Radzie Miasta, Sojusz dla Nowego Sącza, myśleć o tym, żeby samodzielnie wystartować w wyborach? Wiem, że to jeszcze kupa czasu, bo tutaj te wybory niestety będziemy mieć przesunięte o kilka miesięcy zapewne, więc jeszcze pewno półtora roku, ale myślę, że to jest taki odpowiedni czas, że politycy czy działacze samorządowi myślą o tym. No, powiem szczerze, że zanim się obejrzymy, to wybory pewnie no już... Właśnie. Zresztą już zaczyna się kampania. Na to wygląda. Widzimy, że jedna ze stron no strasznie atakuje pewne osoby. Ja również jestem celem wielu ataków, bo jestem aktywnym radnym. No ale to już zostawiam też do opinii tutaj publicznej. Panie redaktor, no powiem tak, że na pewno chcielibyśmy, aby nasz klub wzmacniał się. Mam nadzieję, że również mieszkańcy doceniają nasze tutaj starania, naszą pracę, ale ciężko na dzień dzisiejszy mówić, czy wystartujemy z własnym komitetem, co będzie w ogóle za rok, czy będziemy z którąś ze stron współpracować. My oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, tak jak powiedziałem, również z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości, bo tam jest wiele osób, które naprawdę chce dobrze i również my jako radni mamy kontakt z posłami, czy to z Patrykiem, z panem Patrykiem Wichrem, bardzo prężnie działającym posłem, który nie szkodzi przede wszystkim Nowemu Sączowi, bo są tacy, którzy niestety dokładają takiej złej cegiełki do tego wszystkiego, ale to pewnie mieszkańcy też widzą, oceniają i w wyborach zweryfikują. Również pan marszałek Witold Kozłowski, bardzo ceniony polityk i bardzo dużo robi dla Nowego Sącza. Pani Marta Mordarska,
z Sejmiku Województwa Małopolskiego, ale również w naszym Sączu, w mieście, współpracujemy z prezydentem Nowego Sącza. Normalnie z nim rozmawiamy, spotykamy się przed sesjami, aby te sesje po prostu usprawnić, upłynnić, podejmujemy pewne decyzje. To też nie jest tak, że my się zawsze z prezydentem zgadzamy. Pan prezydent ma jakąś swoją wizję, rozmawiamy przed sesją, my mu mówimy wyraźnie, co nam się na przykład nie podoba, ale podoba mi się podejście prezydenta, że jesteśmy w stanie po prostu dojść do konsensusu. Wiem, że pewna część radnych z PiS-u również chciałaby współpracować z prezydentem, chciałaby przychodzić na wspólne spotkania, natomiast no, szefostwo takie osoby, sam miałem tego przykład na sobie, po prostu karze. Ale tak puszczając wodze wyobraźni, myśli pan, że dobrym rozwiązaniem byłoby to, aby stworzyć własne listy z własnym kandydatem na prezydenta? No, macie w swoich szeregach przecież człowieka, który kandydował na prezydenta, pana Krzysztofa Głuca, byłego wiceprzewodniczącego Rady Miasta, dziś przewodniczącego. To by było fajne, mówiąc kolokwialnie? No, oczywiście. No, swoich ludzi zaangażować w listy i tak dalej, i tak dalej. No, panie redaktor, no, to byłoby najlepsze rozwiązanie, żeby mieć swój komitet, swojego kandydata na prezydenta. Pan Krzysztof Głuc miał bardzo dobry wynik wtedy, kiedy startowaliśmy z Komitetu Niezależnego Wybieram Nowy Sącz. Mam nadzieję, że to poparcie również pan Krzysztof w dalszym ciągu ma. Jest przewodniczącym Rady Miasta, jest naprawdę ważną postacią dla Nowego Sącza i przede wszystkim widzimy, jak się zmieniła praca w prezydium. To po prostu mieszkańcy widzą, gratulują nam takiego człowieka w naszym klubie. Przede wszystkim sesje są prowadzone merytorycznie, płynnie, nie ma dopowiadania ciągłego. Tu jest przede wszystkim wiedza. Pan Krzysztof Głuc posiada doktorat. No, naprawdę, nie ujmując oczywiście poprzedniej przewodniczącej pani Mularczyk, którą osobiście szanuję, no ale uważam, że no niestety Rada Miasta powierzyła jej na początku możliwość tego prowadzenia. Był taki moment, w którym naprawdę wyglądało to, sam to przyznam, dobrze, ale niestety później pani Mularczyk zamiast prowadzić sesję, to kłóciła się ze wszystkimi dookoła, no i wiemy, ile te sesje wyglądały. Przecież niektóre sesje trwały co trzy dni. Czasem trzy dni, a pan Krzysztof Głuc potrafi jedną wielką, obszerną sesję poprowadzić jednego dnia bez żadnych komplikacji i myślę, że to jest plus ogromny. No i jaka będzie przyszłość, to też zobaczymy. Zobaczymy. Dziękuję panu bardzo za tą rozmowę, widzom, internautom za uwagę. Moim i państwa gościem, przypominam, był radny Nowego Sącza z klubu Sojusz dla Nowego Sącza, pan Maciej Rogusz. Bardzo dziękuję państwu i pani redaktor. Dziękuję. Thank you.